pod względem zabudowy, Wawel był w XI stuleciu miejscem zupełnie wyjątkowym. Nie tylko w skali Polski, ale też całej Europy Środkowej. W regionie nie było grodu ani miasta, gdzie w tym wczesnym okresie wzniesiono by równie wiele kamiennych budowli. Na krakowskim wzgórzu archeolodzy natrafili jak dotąd na ślady aż kilkunastu konstrukcji z najwcześniejszego okresu. Do najciekawszych i najbardziej tajemniczych z nich należą dwie niemal tysiącletnie rotundy. Dzisiaj w Wielkiej Historii z Kamilem Janickim zagadkowe rotundy na Wawelu. Odcinek powstał na podstawie mojej książki poświęconej najsłynniejszemu polskiemu zamkowi. Wawel – biografia. Obok obecnej bramy górnej Wawelu, prowadzącej na dziedziniec pałacu, konkretnie zaś w miejscu tzw. kuchni królewskich, w epoce pierwszych piastów wznosiła się jedna z najbardziej tajemniczych budowli krakowskiego grodu, jeśli nie całego kraju. Badacze wiążą z nią albo wezwanie Najświętszej Maryi Panny, albo świętych Feliksa i Adaukta. Jest to kościół na planie koła, rotunda. I w przeciwieństwie do całej reszty zabudowy przedromańskiego Wawelu, jest to też miejsce, które można zobaczyć na własne oczy. Budowli używano przed rozbiciem dzielnicowym, gdy na szczycie Wawelu wznosił się gród otoczony wałami z ziemi i drewna. Zanim jednak u schyłku XIII wieku, zapewne za panowania Leszka Czarnego, na wzgórzu zaczęto stawiać murowany zamek, rotunda została porzucona. Badacze domyślają się, że włączono ją w linię nowych umocnień, już nie jako miejsce kultu, lecz prowizoryczną basztę obronną. Tak służyła Władysławowi Łokietkowi na przełomie XIII i XIV wieku. Kilka dekad później, za panowania Kazimierza Wielkiego, w sprawie ciasnej, zaniedbanej świątyni podjęto nową, zaskakującą decyzję. Od Jana Długosza wiadomo, że król zechciał pamięć i mury rotundy, zbudowanej na pierwotny i starożytny sposób, zachować dla potomnych. Kościół uprzątnięto i znów zaczęto sprawować w nim kult. Historyk sztuki i architekt Maria Borowiejska-Birkenmajerowa stwierdziła na kartach jednej ze swoich książek, że opisaną inicjatywę można wręcz uznać za pierwszą pracę z zakresu konserwacji zabytków w całych dziejach Polski. Kazimierz Wielki na pewno nie kierował się kaprysem ani osobistym sentymentem. Zdaniem znawców tematu monarcha rozmyślnie nawiązał do tradycji otaczającej kościółek. W wieku XIV rotunda słusznie uchodziła za najstarszą konstrukcję na Wawelu. Twierdzono chyba nawet, jeśli można w tej sprawie wierzyć Długoszowi, że przed wiekami rotundy używali poganie do własnego kultu. Była to rzecz jasna bzdura, ale też dobra podstawa, by budować nowe legendy i niezwykłe opowieści. Ostatni koronowany piast, niekwestionowany mistrz zagrań propagandowych, doszedł najwidoczniej do wniosku, że eksponowanie tak leciwej i dziwnej w formie konstrukcji pomoże mu przypomnieć o starodawności własnego rodu. Uchronił zatem rotundę Najświętszej Maryi Panny przed zniszczeniem. Decyzja pozostała jednak w mocy tylko przez mniej więcej stulecie. Świątynia ostatecznie straciła swoją funkcję na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Nie zniszczono jej jednak. W XVI wieku stanowiła skład sreber. Dopiero w stuleciu XVIII górną część rotundy wraz ze sklepieniem zburzono i przebudowano. Dzieła destrukcji dopełnili Austriacy wkrótce po rozbiorach. W 1806 roku zdekonstruowano resztę dawnego kościółka. Nowi włodarze Wawelskiego Wzgórza nie byli przynajmniej zbyt dokładni. Przed zniszczeniem uchowała się podziemna część rotundy. Gdy odkryto ją ponownie w pierwszych latach XX wieku, początkowo wydawało się, że to pozostałość starego pieca piekarskiego. Propozycja nie była wcale tak absurdalna, jak można by sądzić. Wymiary budynku nie budziły oczywistych skojarzeń z kościołem. Do naszych czasów dotrwały mury rotundy, sięgające wysokości niemal 7 metrów, licząc od posadzki, wraz z oryginalnym otworem okiennym.
W ubiegłym stuleciu odtworzono też pozostałe elementy budowli wraz z całym sklepieniem. Dzisiaj można do niej wejść i żywcem przenieść się w przeszłość o 1000 lat. Pierwotnie centralna część świątyni miała niespełna 5 metrów średnicy. To mniej niż jakakolwiek inna znana polska rotunda z tej epoki. Do kolistej nawy głównej przylegały 4 półokrągłe przybudówki, apsydy, razem tworząc plan zbliżony do równoramiennego krzyża. Na ziemiach państwa Piastów nie natrafiono na żaden kościół przedromański o takiej formie. Także za granicą podobne konstrukcje były więcej niż rzadkie. Zdaniem profesor Claudi Stali, najbliższą analogię można odnaleźć dopiero we francuskim Avolsem. A jeśli nie tam, to w samym Rzymie albo w Ziemi Świętej. Specjalistka z Politechniki Krakowskiej twierdzi, że wawelscy budowniczowie musieli inspirować się wzorcami antycznymi. A fakt, że stworzyli budynek tak nietypowy, jest dla niej kolejnym z wielu dowodów wyjątkowej pozycji Wawelu w dobie wczesnego średniowiecza. Tajemnicą nadal pozostaje dokładny wygląd świątyni. Badacze spierają się także co do jej funkcji. Twierdzi się, że już pierwotnie rotunda była zagłębiona w ziemi. Ustawiono ją bez fundamentów, bezpośrednio na wawelskiej skale. Na dolnej kondygnacji mogło znajdować się mauzoleum. Wyżej, na piętrze, połączonym drewnianą klatką schodową, umieszczono sam kościół. Wejście do niego mogło znajdować się nawet kilka metrów ponad powierzchnią gruntu. Według jednej z teorii, rotundę Najświętszej Maryi Panny wzniesiono nie jako zwyczajne miejsce kultu, ale skarbiec świętych relikwii przechowywanych na wzgórzu. Pozostaje jeszcze zagadka daty budowy. Przynajmniej ona jest chyba bliska rozwiązania. Według niedawnych analiz, którym poddano drobiny drewna i skorupkę jajka umieszczoną w zaprawie murarskiej, ciasny kościółek wzniesiono po roku 1030. Bliżej południowych stoków wzgórza stanęła kolejna rotunda płytkowa, a więc budowana w prostej, jeszcze przedromańskiej technice, jaką stosowano do połowy XI stulecia. To była konstrukcja z 2, a nie 4 półkolistymi przybudówkami. Ją również datuje się na czasy pierwszych Piastów. Zapewne Bolesława Chrobrego lub Mieszka II Lamberta. Wezwanie kościoła budzi poważne wątpliwości. Zwykle mówi się więc o nim Rotunda B. Tajemniczy budynek zachował się tylko w paru drobnych podziemnych fragmentach. W jego obrębie natrafiono na niezwykle okazały grobowiec, obudowany kamieniem i nakryty płytą, na której zostało umieszczone symboliczne wyobrażenie drzewa życia. W całej Polsce nie ma drugiej tak starej płaskorzeźby, odkrytej w oryginalnym miejscu. Ten wyjątkowy artefakt można oglądać na wystawie Wawel Zaginiony, choć ustawiono go nieco z boku i trzeba wysilić wzrok, by dostrzec detale jego dekoracji. Z najnowszych badań wynika, że grobowiec z rotundy B zamknięto jeszcze zanim rozpoczęła się budowa świątyni, a przynajmniej wchodzącej w jej skład krypty. Zmarły musiał być postacią niezwykle ważną, jeśli otrzymał nie tylko zdobiony sarkofag, ale też własne kamienne mauzoleum. Dla porównania na wzgórzu zamkowym w Pradze z podobną pompą pochowano księcia Wacława, świętego patrona kraju zamordowanego przez rządnego władcy Bolesława Okrutnego. Nic dziwnego, że szkielet wydobyty z grobowca w rotundzie B szybko został oddany w ręce antropologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chciano określić wiek, wzrost i cechy fizyczne mężczyzny, który zasłużył na tak niezwykłe potraktowanie. Po pierwsze, okazało się, że wbrew oczekiwaniom historyków, wcale nie był to mężczyzna. W krypcie kościoła pochowano dorosłą kobietę. Była jak na swoje czasy wysoka, około 165 cm. Miała delikatną, smukłą budowę ciała i zdrowe zęby, bez żadnych śladów próchnicy. Zmarła z nieznanych przyczyn w wieku mniej więcej 35 lat.
jej tożsamość pozostaje całkowitą zagadką. Nie wiadomo o żadnej polskiej księżnej, królowej czy dynastce z tej epoki, która odeszła tak młodo i mogła zostać pochowana na krakowskim wzgórzu. Znacznie więcej tajemnic dawnego Wawelu znajdziecie w mojej książce Wawel – biografia. A jeśli nie chcecie, by wasze rotundy zostały w przyszłości uznane za piece piekarskie, koniecznie polubcie ten odcinek, zostawcie od siebie komentarz i zasubskrybujcie mój kanał. Na koniec jeszcze serdeczne podziękowania dla obsługi Wawelu za umożliwienie sfilmowania podziemnych reliktów, które oglądaliście.